tak naprawdę jadę już któryś z kolei, Elmot. Musiałbym się mocno skupić, żeby powiedzieć, ale na pewno siódmy. I nie jechałem jeszcze tak trudnego Elmotu. Po przejechaniu zapoznania jednego z odcinków kamionki byłem zdruzgotany. Zupełnie nie miałem pomysłu na to, jak jechać, czym jechać. Okazało się, że z godziny na godzinę te warunki się diametralnie zmieniały i poprawiały. Mam duże wyzwanie. Jest to samochód, który wymaga bardzo dużo precyzji, jeżeli chodzi o dostosowanie zawieszenia, balansów, kątów, ale mam doświadczony zespół, którzy obsługują to auto. Mam nadzieję, że moje doświadczenie mi pomoże i będę mógł tutaj rywalizować, chociaż ze świadomością tego, że jest to pierwszy rajd i wymagam od siebie dużo pokory i nauki w tym samochodzie, bo samochód daje duże możliwości. Pierwszy start w Citroenie DS3, R3, no i opowiedz, jak wrażenia, ogólnie jak się tym autem jechało przez cały rajd. Bardzo trudny samochód, bardzo trudny rajd. Dzisiaj już trochę było łatwiej, bo te warunki były bardziej przyjazne. Można było bardziej przewidzieć, czego się można spodziewać. No szkoda, nie jestem zadowolony tak naprawdę. Całe szczęście, że trzeci w ośce. Ale jest dużo pracy przede mną w tym aucie, bo to auto wymaga bardzo skrupulatnego ustawienia. Mi brakowało kilometrów, wczoraj zaparowana szyba, no dzisiaj już było bardziej kontaktowo, bo przegrałem cały dzień 20 sekund, więc jest progres, mam nadzieję, że będzie lepiej.